Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Dobre tematy już mi są znane. Ktoś, kto dzwoni do mnie pierwszy raz, bo nie było żadnego kontaktu z wizą wcześniej. Kompresora. Pytam coś ładnego. Ale żebym miał komplet zapasowych, 4 sztuk lato zima. Ho, ho, ho. Manualna, zgadza się. Benzynka 1.8. Lampka ładna. Ta lampka bardzo przyjemna. Ktoś pytał o Yeti. Jest. Ktoś pytał o Corsę tanią. No nie wiem, czy Corsa tania, ale... Ale szyba, co to się dzieje? Czy taki fotochrom? Czyżby grzana jakaś? Półskórka spękana i fajek się przykleił. Nawigator. Siedzenia grzane, uhu, hu. Kierownica grzana, hu, hu, hu. Elektroniki. Tył. No kamery raczej nie bądźmy bezczelni szukając kamery. Kamery. Kto pytał 1.8 benzyna? To już kolejny, dzisiaj nawet niezły. Nawet niezły sztuk. Czerni fortepianowa, czy raczej stary środek? Stary. Czy lampa po lifcie, bo się nie przyjrzałem? Proszę bardzo. Co w tej Corsie jeszcze jest? Hu, hu, hu. Na dwójkę oddają? Chyba nie. Kiera w skóru. To jest nowy środek, nowa deska tej Corsy. Aha, aha. Weiße, ja. Chłopaki z Litwy zaparkowali tam, gdzie zwykle jest parking, jakieś poczwórne lawety mieli, kuźwa, i jeden z alików szuka mnie, bo stanąłem niezbyt poprawnie przed naczepą, gdzie pan szanowny chciał się zaparkować, i stanąłem po prostu do bani. Przyjechał po mnie alik, mówi: Krzysztof, bierz swoje BMW. Mówię: biorę, biorę. I spierdzielam, lecę dalej dogrywać, dokręcać. A bracia Litwini, nie no, pastelki na chrumkanie, na chrząkanie, herbatka, kawka, słodkie napoje. Jak oto stoimy na parkingu u panów alików, najpiękniejsze auto na mieście. Idziemy tym razem od dupy strony tak zwanej. Alik tym właśnie srebrnym Altem je przywiózł. Ależ to była zacna akcja. Nawet nie pyskował pan szanowny z tego. Z czego? Z tego tirka, z ciągnika. Nawet nie pyskował, po prostu pracuje raczej na godziny. Bardzo ładny kolor. Bardzo przyjemny. A sterka w ładnym kółku. Miałem pójść na tańsze auta, od razu niestety przepucowany bok. Tu już trochę stoi, bo ma dużo przejechane, ale może cena zejdzie w dół, to ktoś to kupi w końcu. Ten tu ma ceny. Jeepor, Jeepor. Niby szeroki, a taki plastikowy, ten szeroki, czyroki. Kolejny Fordzik dzisiaj benzynowy. Ale widzę, chce krótkiego, ten długi. Golf czwartej generacji i tak dalej, i tak dalej. O, poliftowa Quattro z radarem, z panoramką, z nawigacją. Czarne wnętrze. Halo, szef. Halo.
Weź się, Bawiar. 15, nie?